Witam, dzisiaj przedstawię Wam 15 ciekawostek o Asumie Sarutobi. Zapraszam. Asuma oznacza prawdziwe jutro, co dość fajnie łączy się z imieniem jego córki Mirai, a to z kolei oznacza przyszłość. Sarutobi natomiast oznacza małpi skok. Zarówno on, jak i jego ojciec zginęli w 80. odcinku serii. Hiruzen oczywiście w 80. odcinku pierwszego Naruto, natomiast Asuma w 80. Naruto Shippuden. Opanował dwie natury czakry, ognia oraz wiatru. Masashi Kishimoto już w 2009 roku rozmyślał nad tym, aby dzieckiem Kurenai i Asumy była dziewczynka. Jak widać, nie skończyło się tylko na rozmyślaniu. Ukończył akademię w wieku 9 lat, a chuninem został w wieku 12. Jego hobby było granie w szogi. Zazwyczaj postacie w databookach mają osobę, z którą chcą walczyć. Asuma oczywiście też posiada taką osobę i jest nią Shikamaru, ale chciałby z nim stoczyć pojedynek w szogi, a nie w walce. Urodził się 18 października, a jego grupa krwi to 0. W pierwszym Naruto miał 27-28 lat, mierzył 191 cm wzrostu i ważył 82 kg, natomiast w Shippudenie miał 31 lat. Asuma wykonał aż 719 oficjalnych misji, 111 rangi D, 193 rangi C, 217 rangi B, 178 rangi A oraz 20 rangi S. Z jedzenia najbardziej lubił kiełbasę i sobę z tororo, najmniej lubił szparagi. Wszyscy w drużynie 10 mieli imię pochodzące od zwierząt. Sarutobi, tak jak już mówiłem, oznacza małpi skok. Jedno z kanji w imieniu Choji oznacza motyl. Ino jest najpewniej skrótem od Inoshishi, co oznacza dzik, a Shika w imieniu Shikamaru oznacza dosłownie jeleń. Jego głowa na czarnym rynku była warta 35 milionów rio. Jest to naprawdę sporo, ponieważ jak możecie się dowiedzieć z odcinka o rangach i misjach, za jedną misję rangi S płaci się co najmniej milion rio. Asuma należał do grupy 12 strażników ninja. Była to drużyna shinobi, którzy opuścili rodzinne wioski, aby chronić daimyo kraju ognia. Chusta, którą zawsze nosił, symbolizowała dawną przynależność do tej grupy. Być może to zauważyliście, a może nie, ale tak jak ojciec, miał brodę, podobne włosy i obydwaj palili fajki. Mówiłem, że urodził się 18 października, ale co ciekawe, odcinek, w którym umarł, został wyemitowany 16 października. I to już wszystko, jeśli chodzi o ciekawostki na temat tej postaci. Jeśli interesuje Was więcej ciekawostek o innych, zapraszam w kolejny czwartek o godzinie 16. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!